tradycja. W zespole szkół Władysława Szybińskiego w Cieszynie uczniowie klas pierwszych wojskowych złożyli uroczyste ślubowanie pod dowództwem chorążego Ireneusza Wiewióry. W tym roku nabór jest jeszcze lepszy, bo są dwie klasy wojskowe, po gimnazjum i po podstawówce, ale to wynika z reformy oświaty oczywiście. Także mamy pełne 60 osób w klasach pierwszych. Klasa wojskowa w Szybinie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów. Nasza szkoła tak zachęca i przede wszystkim świetne wyszkolenie wojskowe, które zapewnia nasz chorąży Ireneusz Wiewióra. Oni po prostu uczą się wszystkiego w praktyce. Teorii jak najmniej, a praktyki jak najwięcej, czyli obozy wojskowe, musztra, różne ćwiczenia praktyczne, które się też przed szkołą odbywają. Uczniów wyróżnia nie tylko mundur. Takim najświeższym sukcesem tegorocznym z września to jest drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie klas mundurowych dziewczyn, więc to jest naprawdę duży, duży sukces w całym kraju. Oprócz uroczystego ślubowania kadeci klasy wojskowej złożyli przysięgę oraz odebrali legitymację. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień oraz programu artystycznego. Na zewnątrz odbył się piknik wojskowy z grochówką. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.